Mamy dany kwadrat o boku x, czyli długość każdego z boków kwadratu jest równa x. I w tym filmie zastanowimy się, czy zależność między obwodem kwadratu a długością jego boku jest zależnością proporcjonalną. No to żeby lepiej to sobie wyobrazić, o co tu chodzi, to ja zrobię taką tabelkę. Tutaj będę miał tabelkę, w której będę wpisywał długości boków, długości obwodu i stosunek długości boku do, do obwodu. Czyli tutaj będę, będę wpisywał w pierwszej kolumnie długość boku. Tutaj będzie długość boku. Jakieś przykładowe długości sobie wybiorę. Czyli to będzie po prostu x. Tutaj będę obliczał obwód dla każdej z długości boków. No a obwód to jest 4 razy x, bo mamy 4 boki tej samej długości. Czyli obwód to będzie 4 razy x. No a tutaj będę obliczał, jaki jest stosunek obwodu do długości boku. Stosunek obwodu do długości boku. No bo wiemy, że jak relacja ma być, ma być proporcjonalna, czyli jeżeli zależność ma być proporcjonalna, to ten stosunek powinien być zawsze taki sam. No to sprawdźmy. Powiedzmy, że mamy kwadrat o boku 1. To jaki będzie jego obwód? Obwód to jest 4 razy 1 to jest 4, albo 1 dodać 1 dodać 1 dodać 1. 4. To stosunek obwodu do długości boku to będzie 4 podzielone przez 1, czyli to jest po prostu 4. No dobrze, weźmy sobie. Inny kwadrat. Powiedzmy kwadrat o długości boku równej 2. Wtedy obwód będzie 4 razy 2, czyli 8. To jaki jest stosunek obwodu do długości boku? No 8 podzielone przez 2, to też jest 4. No to zróbmy jeszcze jeden przykładowy kwadrat tutaj. Powiedzmy kwadrat o długości boku 3. Jak długość boku jest 3, to obwód jest 4 razy 3, czyli jest 12. Wtedy stosunek obwodu do długości boku 12 przez 3, to też jest 4. Czyli wygląda na to, że zawsze stosunek obwodu do długości boku jest równy 4. Tak przynajmniej sugeruje ta tabela. No i rzeczywiście tak jest, no bo skoro obwód to jest 4 razy x, jeżeli x to jest długość boku, no to zawsze 4 razy x podzielony przez x to będzie po prostu 4. Czyli właściwie ja mógłbym tutaj tej tabeli nie wypisywać z tymi konkretnymi liczbami, tylko od razu napisać, że 4x przez x to jest 4 i powiedzieć, że Stosunek obwodu długości jest zawsze 4, ale ta tabela nam pomaga, jak gdyby sobie wyobrazić dla konkretnych liczb, że ta relacja jest relacją proporcjonalności, że jak x jest 1, to obwód jest 4, jak bok jest 2, to obwód jest 8, jak bok jest 3, to obwód jest 12. Czyli widzimy, że rzeczywiście te, te liczby są do siebie zawsze proporcjonalne, i tym, ten współczynnik proporcjonalności to jest 4. Mogę to napisać nawet, że taki wzór ogólny, że obwód to jest zawsze. Równy 4 razy długość boku. 4 razy długość boku. I to jeszcze inaczej nam obrazuje, że ta zależność między obwodem a długością boku jest zależnością proporcjonalną. Że zawsze obwód jest, to jest długość boku pomnożona przez pewną stałą. W tym wypadku równą 4. I ta stała 4 to jest właśnie ten współczynnik proporcjonalności, tej zależności proporcjonalnej.